krzyże na Wujku, te brzozowe, to się pojawiły pierwszy raz z krzyżami przyjechaliśmy, znaczy się pierwsze krzyże się pojawiły podczas uroczystości barburkowych w Piekarach Śląskich. Ja niosłem krzyż z wizerunkiem księdza Jerzego, a 9 górników z kopalni Andaluzja niosło wizerunki górników poległych w kopalni Wujek. I od tego się zaczęło. To był 84 rok. I później z tymi krzyżami, one były przechowywane na parafii u księdza Piotra Płonki. Władza komunistyczna je pilnowała wręcz, te krzyże. Pamiętam, bo mam relacje, jak piszą, że przyjechał ktoś maluchem, to był ksiądz, że przywiózł te krzyże i te krzyże były przechowywane na parafii, tam przemienienia. Także z tymi krzyżami to był cały taki osobny rozdział. I myśmy później z tymi krzyżami jeździli na Wujek i tam uczestniczyli w tych uroczystościach rocznicowych na Wujku. I właściwie ta tradycja zachowała się do dnia dzisiejszego. Do dzisiejszego dnia, dzisiaj już różni inni działacze te krzyże niosą, ale to się rozpoczęło od kopalni Andaluzja, od piekar i później to zostało implementowane na uroczystości w kopalni Wujek, nie? Także to jest następny element taki, który wypłynął de facto z piekar.